Dzisiaj w tym pięknym dniu uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki 1 stycznia 2021 roku gromadzimy się w Kościele Matki Bożej Jasnogórskiej, stając do modlitwy dziękczynnej w 40-lecie parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. 18 grudnia 1980 roku ksiądz biskup Józef Rozwadowski wydał dekret erygujący parafię Matki Boskiej Jasnogórskiej w Nałódzkim Widzewie. Dekret wszedł w życie 1 stycznia 1981 roku i wszystko się rozpoczęło. Na pustym placu zaczęli gromadzić się ludzie wokół krzyża. Ten plac został poświęcony 12 kwietnia 1981 roku i był znakiem budującej się wspólnoty, cząstki kościoła, parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej, a dzisiaj gromadzimy się w pięknej świątyni. I witam w tej świątyni księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, pasterza naszej archidiecezji łódzkiej. Proszę, by sprawował mszę świętą w intencji naszej wspólnoty parafialnej i dokonał poświęcenia wystroju prezbiterium naszej świątyni, która to opisuje pontyfikat Jana Pawła II, który wołał, gdy rozpoczynał swój pontyfikat: otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I przez wszystkie lata posługiwania odwiedzał cały świat, by te drzwi były otwierane dla Chrystusa. I pierwsza pielgrzymka do naszej ojczyzny na Placu Zwycięstwa w 1979 roku wołał: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I właśnie nasza parafia erygowana na 600-lecie Jasnej Góry, właśnie ten obraz Matki Bożej Jasnogórskiej wpisany w te wydarzenia. Przed nim modlił się święty Jan Paweł II, gdy był z wizytą w naszym mieście. Poświęcił dla naszego kościoła to tabernakulum, które zyskało teraz tę oprawę zapraszającą do tego, by przyjmować Chrystusa do naszych serc. Niech udział w tej mszy świętej będzie dla nas wszystkich umocnieniem w wierze i otwieraniem dla Chrystusa naszych serc.